Sierpniowe, sobotnie przedpołudnie, spokój mieszkańcom żuławskiej wsi Miłocin zakłóciła wiertnica do dziur w ziemi pracująca na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez stowarzyszenie Podaj Rękę. Ale od początku. Do tego stowarzyszenia wpływa około 100-200 maili najróżniejszych w ciągu dnia i między innymi pojawił się mail od człowieka z Polfarmy, od pana Bartosza, który zapytał, czy przypadkiem nie byłoby fajnie, gdyby udało nam się powspółpracować. Ten rodzinny dom dziecka to kolejna placówka w Polsce, która skorzystała z prowadzonego przez grupę Polfarma programu wolontariatu pracowniczego. Dużo mi pomogło to spojrzenie na materiały, które powstały po pierwszej edycji tego projektu wolontaryjnego, ponieważ dopiero wtedy sobie uzmysłowiłem, jak to wygląda tak naprawdę już stricte przy tej realizacji, co te osoby robią, jakie to przynosi efekty. I rozpoczęły się przygotowania do wykonania ogrodzenia terenu, na którym stowarzyszenie planuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy placówce. Wykonanie ogrodzenia właśnie w formie wolontariatu pracowniczego polemicznie nieco zobrazował beneficjent polfarmowskiego grantu. Państwo robicie robotę, która tak na pierwszy rzut oka skrótem logicznym przyniesie wam straty, bo dzieciaki na tym boisku, które wy przygotowujecie, będą grali i dzięki temu będą zdrowsi. I my nie wydamy 1000 miesięcznie na leki, tylko wydamy 200 zł. I gdyby nie potężna nuta ironii w tej wypowiedzi, to pewnie na pierwszy rzut oka można by tak pomyśleć. Cel programu Grupy Polfarma jest jednak zupełnie inny niż proste przełożenie na firmowy przychód. Na pewno w takich dzieciach, które są w takim momencie, kiedy wszystko dla nich jest, jakoś dożywają, wiele się zmienia, na pewno taki sygnał o tym, że można komuś pomóc i jakoś, na pewno coś w nich zostanie. Co znajduje potwierdzenie także wśród opiekunów wychowanków domu. To przełamywanie się w nich następuje wprost proporcjonalnie do tego, jak dużo osób zaświadczy o tym, że można coś robić bezinteresownie, że można coś robić dla innych. Że tak właśnie jest, świadczy chociażby zaangażowanie mieszkańców placówki w pomoc w różnych pracach i sumienne wykonywanie poleceń, niekoniecznie w tym wypadku autorytetów budownictwa. Z kolegami jestem w dziale infrastruktury i systemów elektroenergetycznych, czyli od strony elektryki. No tutaj w tym przypadku to głównie bardziej inżynieria środowiska niż elektryka, ale nowe doświadczenia. Doświadczenia ciekawe, chociaż pracochłonne i męczące fizycznie, bowiem żeby wykonać około 70 otworów, żeby całość zamknąć, wstawić, zabetonować słupki, no i po jakimś tygodniu naciągnąć siatkę. Oddać szczelnie ogrodzony teren, na którym już w przyszłym roku staraniem stowarzyszenia ma zostać zbudowane boisko wielofunkcyjne do dyspozycji dzieci i młodzieży mieszkańców placówki opiekuńczo-wychowawczej w Miłocinie.